Naszym gościem jest Tadeusz Płużański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przedstawiać Państwu nie trzeba, więc oszczędzimy te kilka sekund. Będziemy rozmawiać najpierw o polskich obozach. Ta akcja, która pojawiła się w zeszłym tygodniu w internecie, przypominająca Niemcom o tym, kto te obozy stworzył i budował. Jak Pan myśli, osiągnie skutek? Dotrze do adresatów? Na pewno. Nie aż tak świetnie się nie znam na internecie, ale słyszę od tych, którzy lepiej rozpoznają sprawę, że tam jest jakaś gigantyczna liczba w ogóle kliknięć, odsłon, prawda? Można sądzić w związku z tym, że akcja już się udała. Natomiast pytanie jest oczywiście, czy Niemcy wyciągną z tego jakiekolwiek wnioski, czy do nich to trafi, czy to ich przekona. Bo wciąż, jak zaglądamy na stronę ZDF, czyli tej, prawda, niemieckiej dwójki publicznej, widzimy, że oni usuwają i blokują informacje o tym, że to Niemcy, prawda, mieli obozy, że to oni byli ich autorami, a nie naziści, prawda, więc no, zobaczymy, czy to społeczne, prawda, pospolite ruszenie przełoży się też na stosunki międzynarodowe na przykład, prawda, i czy Niemców jednak jakoś uwrażliwi też na naszą krzywdę. Ale jakie są powody, dla których Niemcy unikają tego tematu? No, Niemcy oczywiście przyjęli taką strategię już od lat 50., jak pamiętamy, genezę tych polskich obozów, prawda? To się nie stało teraz, tylko bodaj w roku 56. funkcjonariusze, prawda, niemieckiego wywiadu, pracujący wcześniej w strukturach państwa niemiecko-nazistowskiego, wymyślili... U Goebbelsa zdobywali szlify. U Goebbelsa zdobywali szlify i tam było wyraźnie napisane, że jest to manipulacja, prawda, czyli cel był jasno sprecyzowany, prawda, żeby po prostu tę historię zweryfikować i żeby ich winy zrzucić na nas, a dzisiaj to się nasili. Prawda? Dzisiaj, jak sądzę, no, mamy regres w postaci tego, że to państwo niemieckie i media tego państwa jawnie kłamią i dążą do tego, żeby Niemców całkowicie wybielić, a kozłem ofiarnym uczynić Polaków. Tutaj taką postacią, która wystąpiła do sądu, bo jest pan Karol Tendera, o którym no, trzeba parę zdań powiedzieć. Były więzień Auschwitz, człowiek, który od lat walczy o dobre imię, nie tyle może swoje, prawda, ile Polski. On się po prostu zdenerwował. Stwierdził, że nie był więźniem żadnego polskiego obozu koncentracyjnego, że SS, które, jak wiemy, nadzorowało te obozy, no nie były polską formacją, tylko ani też nie były nazistowską formacją. Oni nie mówili w języku nazistowskim, tylko mówili w języku niemieckim i on to odczuł na własnej skórze, cierpiał w tym miejscu. No i dzisiaj jak zobaczył, prawda, tę wzmożoną kampanię, no to powiedział dość i też po wielu bojach, prawda, bo ten wyrok sądu pozytywny dla niego nie przyszedł od razu, tylko to wymagało czasu, tam były odwołania, prawda, no ale i tak to się okazuje nieskuteczne, bo Niemcy sobie po prostu bimbają, prawda. Sprawa ma ponad rok, ciągle do niej wracamy. Taką ostatnim twistem jest oskarżanie Polaków o istnienie polskich obozów koncentracyjnych, to co napisał Newsweek na podstawie książki. No właśnie, to jest pewien nowy fakt, fakt medialny, ale też fakt historyczny z tego próbują zrobić, że nie dość, że właśnie były polskie obozy w czasie okupacji niemieckiej, to jeszcze w następującej po niej okupacji sowieckiej też były polskie obozy. No i tu mamy taką prawda, zbitkę. Okazuje się, że Polacy, Polak wieczny morderca, możemy powiedzieć, prawda? W każdym okresie historii my mordowaliśmy innych, prawda? Jesteśmy narodem zbrodniarzy. Często przecież też w dyskusjach pojawiają się te przywołania, prawda, nie tylko Jedwabnego, gdzie Polacy, prawda, sami z siebie mieli mordować żydowskich sąsiadów. Okupacji niemieckiej nie było w tym kontekście. A potem mamy Kielce, prawda? 46. Polacy znowu
sami podobno mordują, prawda, żydowskich sąsiadów. Nie ma okupacji sowieckiej, prawda, nie ma kontekstu komunistycznego. NKWD w miejsce, nie ma wyborów, które trzeba było przykryć, sfałszowanych, nic w ogóle. Natomiast rzeczywiście no, dochodzimy do ściany. Ja tylko mam nadzieję, że nie usłyszymy za chwilę, że te obozy, prawda, w stanie wojennym to też były polskie obozy, ale być może w tym kierunku to zmierza. Ale ja tutaj widzę dobrą stronę, taką, że o tym po pierwsze rozmawiamy w sposób otwarty w telewizji, nie posypujemy głowy popiołem, nie mówimy, o, też były pewne sprawy, o których trzeba pamiętać, tylko no, mówimy tak, jak historia pokazuje, tak? Bo proporcje jest jednak w tym wszystkim najważniejsze. Tylko pytanie, żebyśmy z naszą wiedzą przebili się przede wszystkim do świata zachodniego, bo jak wiemy, do tej pory bardziej skuteczne są książki Grossa, prawda, niż książki naszych naukowców czy publicystów, które nawet nie są tłumaczone, więc tutaj mamy wiele rzeczywiście do zrobienia, żeby tę naszą, mówiąc brzydko, nie lubię tego słowa, narrację, prawda, narzucić innym, a to jest historia prawdziwa. My mamy piękne karty tej historii, prawda? Piękne karty też oporu przeciwko Niemcom i Sowietom i nie możemy sobie dać narzucić tego, że jesteśmy narodem zbrodniarzy, bo to jest po prostu kłamstwo. Tylko dotarcie, prawda? Dotarcie do społeczności zachodnich jest tutaj kluczem, szczególnie jak widzę do Niemców, bo ich trzeba ciągle reedukować. No i my nie mamy w Niemczech żadnej gazety, która jest własnością polskiego koncernu medialnego, o tyle w Polsce gazety, które są własnością niemieckich koncernów mediowych, są w większości, więc... To jest ta nierównomierność, prawda? I tu możemy bazować na własnych siłach i na pewno nie pomagają, prawda, w tym prawdziwym przekazie takie książki jak pana Uszczyny, prawda, który ta zawartość podobno jest w miarę nawet do zaakceptowania, no ale ten tytuł, prawda, no po prostu dyskredytuje od razu, czy podtytuł, polskie obozy koncentracyjne. Prawda? Czy pan Uszczyna wiedział, co robi, nadając ten tytuł? A może było to częścią planu? Teraz może zakończmy ten temat, przejdźmy do czegoś, co będzie się działo dzisiaj już za godzinę 45 minut. Poznamy zbiór zastrzeżony IPN-u. Właśnie, to jest wielki dzień w naszej właściwie historii, no, bo to są akta historyczne, które jednak rzutują oczywiście na to, co się dzieje też w państwie polskim dzisiaj. Żal, że trwało to tak długo. Żal, że w ogóle ten zbiór został zastrzeżony kiedykolwiek, bo taka podstawowa rzecz, przecież właścicielem, dysponentem akt służb specjalnych PRL-u pozostały właściwie te same służby, prawda? Już nie PRL-u, ale III RP, ale służby jednak dosyć mocno skażone, prawda, postkomunizmem. No więc możemy zaryzykować też, że ci sami ludzie, którzy te akta tworzyli, oni dalej w III RP aż do dzisiaj nimi dysponowali. No i skoro IPN był takim magazynem tylko. Zastrzeżone tak długo, czy możemy się spodziewać tam jakichś sensacji? No więc właśnie, to jest argument za, jak sądzę, bo są oczywiście sceptycy, którzy powiedzą, nie, tam nic nie ma, w ogóle jakaś zamieszkła przeszłość, czasy stalinowskie. Ja powiem zupełnie odwrotnie, to są zapewne akta z lat tego schyłkowego PRL-u, z lat 80., bo jeżeli coś ma być, prawda, coś stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, no to są to żywe osoby, prawda, i żywe wciąż sprawy. Natomiast nie wyobrażam sobie, że warto by było zastrzegać coś, co nie ma żadnej wartości, prawda, no to to by się kłóciło z logicznym porządkiem świata. Zobaczymy, więc państwo znają już skalę problemu i nadziei, jakie ujawnienie tych akt wywołuje wśród publicystów, między innymi wśród Tadeusza Płużańskiego, który był naszym gościem. Zobaczymy już o 10:00 konferencja prasowa na ten temat. Przed nami teraz serwis informacyjny, po którym do studia przyjdzie pani Anna Mieszkowska i będziemy rozmawiać o lekkim temacie kabaretu i poezji. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa rozmowa.